Jesteśmy kilka minut po derbowym spotkaniu Orła Kiedrzyn ze Stradomiem Częstochowa. Wynik remisowy 1-1. Mamy tutaj przed nami klan Kuczerów, dwóch bramkarzy i tatę trenera Orła Kiedrzyn. Panowie, krótko i zwięźle, jak podsumujecie to emocjonujące, dramatyczne spotkanie? Uważam, że dzisiejsze spotkanie nie stało na wysokim poziomie. Niestety boisko, na którym graliśmy, nie pozwoliło nam na grę w piłkę. Dużo dzisiaj było przypadków w tym wszystkim. Bramki tak samo. Uważam, że gdzieś tam przypadkowe po jakichś błędach indywidualnych. Przypadek mógł tu zadziałać na korzyść zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Zakończyło się remisem. Aczkolwiek to gdzieś tam chyba z przebiegu meczu troszkę mieliśmy więcej przewagi, więcej sytuacji, ale podział punktów niestety musimy traktować jako porażkę w naszym przypadku. No i za to możemy traktować jako wygraną. Jeden punkt bardzo ważny z ciężkim przeciwnikiem. Trzeba go szanować. Trener? Jest punkt z wyjazdu przywieziony. Słyszę, że wyniki w tej kolejce też są remisowe, czyli status quo jest zachowany, cały czas gonimy płomnice, gonimy żarki. Zobaczymy, co będzie dalej. No, życzę drużynie Stradomia, żeby z taką samą determinacją zagrała w środę na żarkach i pomogła nam w gonieniu. Dobra, zostawmy już te emocje sportowe. Wróćmy do waszej rodziny, która jest chyba jedną z nielicznych, gdzie jest trzech bramkarzy. No, swego czasu dość dużo miejsca poświęciłem historii częstochowskiej piłki. Raz kilka były mi te materiały potrzebne i nie spotkałem się z sytuacją, żeby rodzeństwo dwóch braci zagrało na poziomie seniorów o punkty przeciwko sobie, więc chyba Wojtuś z Karolem przeszli do historii częstochowskiej piłki. No ja pamiętam takie czasy jeszcze w Starczy, gdzie był klan Nowaków. No i ja nie byłem na tym meczu, ale wiem, że był taki mecz, gdzie grało ośmiu Nowaków i plus do tego dziewiąty był pan sędzia, również o nazwisku Nowak. Takie przypadki, jak widać w piłce, gdzieś się zdarzają. Akurat dzisiaj pierwszy raz mieliśmy przyjemność grać przeciwko sobie. Do tej pory gdzieś tak unikaliśmy takich pojedynków ze względu na to, że Wojtek dopiero teraz na wiosnę wszedł w seniorską piłkę. Do tej pory dzieliliśmy jedną szatnię tylko w sezonie zimowym, w halowym, bo obydwoje reprezentujemy barwy Kmicica, a tak to dzisiaj mówię, pierwszy jakiś taki pojedynek braterski, gdzieś tam jeszcze w to wszystko tata się wplątał. Na remis właśnie a propos taty i Wojtka, bo pamiętam czasy, kiedy tato mówił, że trzeba chować rękawice przed Wojtkiem, bo już nie chce jeszcze jednego bramkarza w rodzinie mieć. Prawda to? Prawda. Ale mama nie uchowała na święta, kupiłem i zostałem bramkarzem. I nie żałujesz? Nie. Ja uważam, że może akurat warunki twoje nie są takie imponujące, ale wróżę ci wielką karierę w futsalu. Co ty uważasz? Na pewno. Los mnie nie podarował wzrostem, ale cieszę się, że mogę, że pojawiła się opcja gry w futsalu, co mi bardzo dobrze wychodzi. No i mam nadzieję, że w przyszłości to Ekstraklasy z bratem zabitam. Pamiętam ten mecz z Bielskiem i rozmawialiśmy akurat z tym bramkarzem i mówił właśnie, że też przez przypadek znalazł się na sali, zaczął uprawiać futsal i w tej chwili już jest reprezentacyjnym bramkarzem. Być może taka sama kariera jest przed tobą. Na pewno, Michał jest młodym chłopakiem, 19 lat. Widać, że poświęcił grze na hali bardzo dużo czasu. W fajnym klubie gra. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy też w reprezentacji. Jeszcze ostatnie pytanie. Panowie, laurka taka wychwalająca swoje zdolności i możliwości.
Ja jako ojciec mogę być tylko dumny, że mam dwóch fajnych chłopaków. A że to jest piłka nożna, a nie sporty walki, nie jestem mamą braci Kliczków, więc im nie zabronię rywalizować ze sobą. Dzisiaj podzielili się punktami. Mówię, mnie duma rozpiera, wspaniali chłopcy. Wojtuś rośnie bardzo powoli, dokłada sobie tam po centymetrze. Myślę, że złapie taki wzrost jak Karol i tak jak tutaj mówił, no nie, on bardzo lubi ten futsal. Są już przymiarki tam do jakiegoś klubu Beniaminka Ekstra Klasy, ale na razie to mówię, zostawiamy to czasowi, co czas pokaże. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo.